Hejka dzieciaki, cześć! Fajnie, że jesteście na kanale Kocham Zabawki, a w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was fantastycznych bohaterów. Otóż, jak widzicie, jest tutaj strażak Sam oraz bohaterka z Little Pet Shop. Ciekawe, jakie przygody dzisiaj czekają na naszych bohaterów. Nic Wam nie zdradzę, ale zapraszam Was do obejrzenia filmiku. Oho, dzisiaj od rana takie pustki na naszej remizie. Nic się nie dzieje. O, w takim razie mogę pójść do kuchni i przygotować sobie jakieś pyszne śniadanko. A może uporządkuję jeszcze troszeczkę papiery? Oho, mamy trochę tutaj zaległości. Aha, zaraz sobie przygotuję pyszne jedzonko, a potem usiądę do biurka i zrobię całą rachunkowość, troszeczkę się tego nazbierało. La 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 la. O, hej, nie zauważyłam Was. O, właśnie ruszyła moja nowa babeczkarnia w okolicy. O, kupiłam sobie taki super słodki różowy pojazd i będę produkowała babeczki. Oho, czekam tylko na pierwsze zamówienia. Ciekawe, kto będzie pierwszy. Jeszcze żadnego nie miałam, ale to pewnie dlatego, że dopiero rozpoczął się wspaniały dzień. Oho, może teraz sprawdzę, czy aby na pewno wszystko działa i babeczki, czy są już gotowe? La 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 la, najpierw obejrzę, czy aby na pewno wszystko jest w porządku z moim różowym autkiem do babeczek. O, wygląda na to, że tak. La 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 la. O, muszę sprawdzić, czy moje babeczki są już gotowe. O, wygląda na to, że powoli dochodzą do siebie. Zaraz będę mogła zawieźć je moim klientkom. Mam dzisiaj zamówienie na babeczkę. Taką miętową, dalej waniliową i porzeczkową. Wszystkie wyglądają naprawdę przepysznie, a klientka na pewno będzie zadowolona. O, ale dzisiaj tutaj są nudy, nic się nie dzieje, zjadłem już dawno śniadanie, posprzątałem w biurze wszystkie papiery i teraz co ja mam robić? Chyba będę musiał wyczyścić swój wóz strażacki. No, to może być fajna myśl, dawno go nie czyściłem. Uwielbiam swój ogromny wóz strażacki, kiedy ktoś jest w niebezpieczeństwie i pali się na przykład pożar, ja od razu biegnę na ratunek, a w sumie to jadę, ho! Mój pojazd jest naprawdę ekstra. Spójrzcie tylko, jest cały czerwony i naprawdę jest fajny. A tutaj na górze ma taką drabinę i ona wysuwa się tak bardzo, bardzo wysoko do góry. Lala, lala. Okej, wszystko już gotowe. Babeczki są gotowe i wypieczone, więc mogę ruszać do mojej klientki. La 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 la. Brum, brum. Hej, ale co jest? Dlaczego nie mogę ruszyć? Brum, brum, brum. No halo, nie mogę ruszyć, ale dlaczego? Co się dzieje? Ojejku, stoję w miejscu i nie dotrę na czas do mojej klientki. Halo, halo. Brum, 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 brum. Co jest grane? Dlaczego ja nie mogę ruszyć z miejsca? Brum, brum, brum. No nie, na pewno nie dojadę na czas. Potrzebuję pomocy. A, ratunku, ratunku, pożar, wybuch, pożar, ratunku, potrzebuję pomocy. Moje autko się pali, moje babeczki się spalą, wszystko na marne, ratunku. O, dostałem zawiadomienie, że gdzieś wybuchł jakiś pożar. O, muszę natychmiast pędzić i zobaczyć, co jest grane. Ho, 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 pożar to moja specjalność. Nie lękajcie się, drodzy, nie lękajcie się, już nadchodzę. Ja, strażak Sam, na pewno Was uratuję. A, czy coś tam takiego. Dobra, to lecę. Dobrze, po co ja tutaj przyszedłem? Okej, muszę wziąć najważniejsze rzeczy do ugaszenia pożaru. Tak, na pewno tę długą, długą linę, w sumie wąż. Dzięki temu wężu będę mógł polać wodę. Okej. Ale co tutaj w szafce jest? A, tutaj są też wszystkie potrzebne rzeczy. Muszę wyciągnąć z tej szafki gaśnicę i inne takie ważne sprawy. O nie, wszystko się wysypało. O, kto tu ostatnio robił porządki? Nie mam pojęcia.
Kasia, ale na pewno nie byłem to ja. Sprawdźmy, czy tutaj są jakieś potrzebne rzeczy dla mnie na tą akcję. O tak, z daleka widzę już gaśnicę, więc gaśnica się przyda. I tak, jeszcze ten hełm, ten kask też się przyda. Ze wszystkich dostępnych rzeczy wybrałem. Tutaj tlen mam, dzięki niemu będę mógł oddychać w takich oparach. Mam kask oraz mam gaśnicę. Mam nadzieję, że to wystarczy. Chociaż jeszcze spojrzę, czy coś potrzeba. Czy jeszcze będzie mi coś potrzebne na tę akcję? O tak, może ta apteczka pierwszej pomocy. Dobrze, no i teraz to chyba mam już wszystko. No dobrze, wszystko gotowe, więc ruszam. Ruszam na ratunek, nie lękajcie się. Za chwilę strażak sam nadjedzie i ugasi cały pożar. Proszę mi natychmiast powiedzieć, co takiego się stało. Dlaczego tutaj wybuchł pożar, co? Czy może podpaliła coś pani specjalnie, czy to był przypadek? Och, strażaku Samie, no pewnie, że to nie był specjalny pożar. Wszystko zdarzyło się przez przypadek. Chciałam ruszyć do klientki i zawieźć jej babeczki, aż tu nagle wybuchł pożar. Najpierw w ogóle nie mogłam odpalić mojego autka. To już było dla mnie bardzo podejrzane. A potem... 5 minut później wybuchł pożar. Jakie szczęście, że wysiadłam szybciej z tego autka, bo chyba bym razem z tym autkiem płonęła. O! Dobrze, proszę się nie martwić, za chwilę ugaszę pożar. O, widzę, że tutaj jest grubsza sprawa, muszę użyć węża z wodą. Najpierw zaparkuję tyłem moim autkiem, wozem strażackim, tak aby dobrze tutaj być do samochodu płonącego. Podniesiemy cały osprzęt z wodą i uwaga, lejemy wodę! Och, strażaku Samie, ugasił pan pożar. Moje płonące autko już jest naprawdę w dobrym stanie. Bardzo panu dziękuję. Oho, cała przyjemność po mojej stronie. Przecież to jest moim obowiązkiem. Strażak sam zawsze dojedzie w porę i na miejsce, na czas, no i zawsze pomoże. Och tak, jesteś moim bohaterem, strażaku Samie. No ale nie zmienia to faktu, że na pewno teraz tym autkiem nigdzie nie ruszę, prawda? Oczywiście, że nie. Nigdzie nie może pani ruszać. Teraz to autko musi przejść naprawdę bardzo szczegółowy przegląd. Więc teraz pozostaje pani tylko robić babeczki w jakiejś restauracji albo knajpie. No dobrze, ale jestem chociaż szczęśliwa, że wszystko zakończyło się dobrze i nie spłonęło jeszcze coś więcej. Tylko mój samochodzik ucierpiał na tym. No ale cóż, będę musiała pojechać z nim do warsztatu i go na pewno naprawią. No jasne, że tak. Jestem tego pewien, kochana. A więc teraz śmiało możesz ruszać i robić babeczki w domu. Dziękuję, strażaku Samie. No, a was, drogie dzieciaki, zachęcamy, abyście zasubskrybowali kanał Kocham Zabawki, dali lajka, czyli kciuka w górę, no i oczywiście też dodawajcie komentarze. A w tych komentarzach wpiszcie, czy was kiedyś już jakiś strażak uratował, czy kiedyś widzieliście pożar, oho, nigdy nie popełniajcie moich błędów, no ale jeśli kiedyś widzieliście pożar albo poznaliście strażaka sama, to napiszcie to w komentarzach. No właśnie, a my się z wami żegnamy. Dzieciaki, pa, pa, do zobaczenia!